Chciałem serdecznie Państwa powitać na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Miklot. Naszym gościem jest Pan Dr. Jakub Sokół, sorabista reprezentujący instytucję Witaj. Jest to serbo-łużycka instytucja będąca elementem systemu ratowania języka dolnołużyckiego, który to język jest obecnie bardzo zagrożony, o czym Pan dr Sokół zresztą, myślę, wspomni w trakcie swojego wykładu. A tematem naszego wykładu jest postać Pawła Nedo, który poza tym, że był folklorystą i etnografem uznanym w świecie naukowym, był także, i tutaj najbardziej nas interesuje, działaczem społecznym w pewnym momencie jednym z liderów swojego małego narodu, najmniejszego narodu słowiańskiego, który został postawiony w sytuacji niełatwej. W sytuacji dbania o przetrwanie swojego narodu, najpierw w warunkach dochodzącego do władzy hitleryzmu i II wojny światowej, a potem w warunkach komunizmu ze wszystkimi tego konsekwencjami. I to, w jaki sposób usiłował realizować interes swojego narodu w sytuacjach niezwykle trudnych przecież, jest tematem naszego tutaj spotkania. I jakkolwiek położenie narodu 100-tysięcznego, na tyle szacowano, bardzo często podawano taką liczbę Serbów Łużyckich w Niemieckiej Republice Demokratycznej, a położenie narodu 38-milionowego, to są nieporównywalne zupełne rzeczy. I bardzo wiele wynika z różnicy skali. To jednak osobiście uważam, że doświadczenie Serbów Łużyckich jest doświadczeniem interesującym także dla narodów znacznie większych i położonych lepiej niż oni. Nie tylko z uwagi na to, że i te większe narody stawały przed groźbą czasami biologicznego wręcz zaniku, ale także dlatego, że totalitaryzmy eliminujące fizyczne to przecież nie jest jedyna groźba. Kultury narodowe są eliminowane także w białych rękawiczkach, także przez imperializm kulturowy tych sił, które potrafią przynajmniej w obrębie kultury zachodniej być panem głównych tendencji w kulturze. I fakt to, że naród 100-tysięczny przetrwał nie tylko oba totalitaryzmy, ale także procesy asymilacyjne kultur przecież rozwiniętych i takich kultur szalenie inkluzywnych, jaką przecież jest kultura niemiecka, która przecież tyle potrafiła wchłonąć i zgermanizować do szczętu obcych elementów, jest także pewną lekcją dla nas, jakkolwiek my na szczęście jesteśmy w nieco lepszej sytuacji niż oni. I przykład Pawła Nedo jest takim przykładem troszkę takiego hologramu, można powiedzieć, że wiecie, w jednym kawałku hologramu jest cały obraz. W losie jednego działacza przełamuje się jakby los całego narodu, bywają takie sytuacje i dlatego to jest bardzo ciekawe, niezależnie od tego, że jest to sama w sobie bardzo ciekawa historia. Nasz gość jest specjalistą od spraw najmniejszego narodu słowiańskiego i myślę, że wielkim szczęściem jest to, że możemy tutaj naszego gościa bezpośrednio z Chociewburza Przybyłego, czyli z jednej z dwóch, można powiedzieć, ośrodków życia łużyckiego, gościć. Z mojej strony to jest wszystko, oddaję głos naszemu gościowi, przypominam, pytania już po wystąpieniu. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem jakby prywatnie, oczywiście pracuję w Instytucie Łużyckiej, natomiast no nie reprezentuję tutaj moje poglądy i to, co właśnie będę opowiadał, czy też jakimi poglądami się dzielił, to są wyłącznie moje prywatne tutaj opinie, czy też wnioski. No i tak jak tutaj Pan doktor wspomniał, właśnie dzisiaj chciałbym przybliżyć Państwu postać Pawła Nedy. Tak, można zacząć od takiego wątku osobistego, mianowicie na studiach w Lipsku 11 lat temu miałem sposobność, może nie tyle poznania, co spotkania właśnie syna
Pawła Nedy. Były to zajęcia u pana docenta Tima Meszkanka z zakresu właśnie kultury, historii Łużyczan. No i pojawił się nieznany gość, nie wiedzieliśmy, kto to jest, nawet pan docent Meszkank też nie wiedział, natomiast no, okazało się, że ten starszy już wówczas pan jest synem Pawła Nedy i przedstawił się, zaczął mówić właśnie po łużycku, jakieś swoje doświadczenia, między innymi mówił o tym, że chodził na tak zwaną młodzińską słaźbę, czyli to jakby taka konfirmacja komunistyczna, czyli tak jakby bierzmowanie komunistyczne, co miało zastąpić bierzmowanie właśnie w przypadku komunistów, jakoś takie wejście w dorosłość w okresie NRD. Katolicy Łużyczanie na przykład, tam były wielkie boje o to, że nie chcieli w tym uczestniczyć. Natomiast on odpowiedział, że był nie z racji jakiegoś, nie wiem, zainteresowania komunizmem, natomiast uznał, że tamte zajęcia są ciekawe. No i co ciekawe, zaczął mówić właśnie po łużycku, natomiast w pewnej chwili powiedział z takim smutkiem, że już no, nie może dalej po łużycku, bo za trudno mu się w tym języku mówi, no i przeszedł na język niemiecki. Dodam, że no, on właściwie całe życie mieszkał, czy większość życia mieszkał, syn Pawła Nedy w Lipsku. Natomiast właśnie tematem spotkania, takim mottem jest Paweł Nedo między Hitlerem a Stalinem. Dylematy polityki Serbów Łużyckich w XX wieku. I tutaj w tym tytule już widzimy taki problem. Paweł Nedo między Hitlerem a Stalinem, czy ja bym powiedział raz blisko Hitlera, raz blisko Stalina. No a jakby teraz żył Paweł Nedo i dowodził domowiną, zapewne byłby blisko tego systemu, który jest obecnie. Czyli widzimy tu postawę, w moim przekonaniu, konformistyczną. Postawę spolegliwości wobec władz niemieckich. W celu uzyskania jakichś korzyści dla Łużyczan, w celu przetrwania, w celu jakiegoś stworzenia dogodnych warunków dla życia Łużyczan, w celu i taka właśnie polityka konformistyczna w moim przekonaniu jest wśród Łużyczan już odkąd właściwie prowadzą swoje życie polityczne, czyli powiedziałbym od wieku XIX wcześniej właściwie Łużyczanie nie występowali jako jakaś taka siła polityczna. Jest to nurt według mnie dominujący, właściwie od, tak jak mówiłem, od początku okresu, kiedy Łużyczanie prowadzą jakąś działalność polityczną. Natomiast nie jedyne oczywiście, były również wystąpienia zdecydowanie jakieś takie buntownicze. Natomiast jeżeli chodzi o tą politykę konformistyczną, to może na wstępie odpowiedziałbym na takie pytanie, czy Łużyczanie przetrwali właśnie dzięki prowadzeniu takiej polityki? No i tutaj przytoczyłbym przykład innych narodowości, które w jakiś sposób poszły na układy z dominującą siłą. Popatrzmy na państwo Obodrytów. Obodryci ostatecznie walkę przegrali i dynastia obodrycka stała się, jakby weszła w skład książąt czy władców niemieckich, po prostu pozostała tam. Do dzisiaj żyje, nie wiem czy jeszcze żyje, natomiast jeszcze niedawno żył, być może dalej żyje książę Borwin właśnie z tej dynastii obodryckiej, natomiast oni bardzo szybko się zgermanizowali i po Obodrytach właściwie nie ma już śladu po języku Obodrytów. No, natomiast no, ci władcy po prostu ułożyli się z Niemcami, pozostali na tronie, natomiast jak skończyło się dla tej ludności, no to właśnie widać. Inny przykład właśnie postawy jakby układania się. Polacy w okresie Kongresu Wiedeńskiego otrzymali Królestwo Polskie. No, był to jakiś, można powiedzieć, układ elit polskich z carem. Kiedy indziej, na przykład, inny przykład, Węgrzy, którzy powstała monarchia austro-węgierska. Węgrom wiodło się tam bardzo dobrze, wręcz maziaryzowali jeszcze okoliczne ludy i na swoim terytorium byli siłą, narodem dominującym. Natomiast warto zwrócić na, no oczywiście w przypadku Królestwa Polskiego, jak to się skończyło, powstanie listopadowe, powolne odbieranie kolejnych koncesji. Natomiast co poprzedzało właśnie to ułożenie się z władzami? Poprzedzał to pokaz jakiejś siły. W przypadku Polaków były to wojny napoleońskie, w przypadku Węgrów było to powstanie węgierskie. Tak więc tam był pokaz siły, po czym ta nacja dominująca stwierdzała, musimy się z nimi ułożyć, żeby nie było problemów. I tak to właśnie tutaj wyglądało. W przypadku Łużyczan takiego pokazu siły nie było i właściwie troszkę ciężko też, żeby był z racji liczebności narodu, aczkolwiek ta liczebność była jeszcze dużo lepsza właśnie w okresie, o którym mówimy, czy też w XIX wieku.
Tak więc tutaj pytanie, i tutaj właśnie na przykładzie Pawła Nedy można zobaczyć, jakie były tego konsekwencje, jak prowadził tą politykę, czy było to dobre, czy złe, czy może to różne są oceny, które zresztą na końcu przytoczę i myślę, że może być ciekawa dyskusja właśnie nastać w związku z tym referatem, w związku z tym, co, czego dowiemy się na temat Pawła Nedy i jego polityki. Wpływ na późniejszą politykę Nedy, na to, co robił jako przewodniczący domowiny, miał niewątpliwie jego dzieciństwo. I właściwie wpływ na to, że został świadomym Łużyczaninem. Otóż Neda urodził się 1 listopada 1908 roku we wsi Kotecy. To jest miejscowość, jakbyśmy wzięli linię prostą od Budziszyna do Zgorzelca, to byłaby to miejscowość mniej więcej na tej linii, z tym, że zdecydowanie bliżej Budziszyna. I ta miejscowość leży bezpośrednio przy mieście Łusborg. Ten teren to należy do ewangelickiej części Łużyc Górnych, ponieważ jeszcze może 100-200 lat temu około 90% Łużyczan było ewangelikami, w tym wszyscy właściwie Łużyczanie dolni i zdecydowana większość Łużyczan górnych, natomiast 10% to katolicy. Zajmowali obszar między Kamieńcem a Budziszynem. No i co ciekawe, właśnie ci katolicy pozostali do tej pory Łużyczanami, natomiast jeżeli chodzi o ewangelików, to jest to tylko część starszego pokolenia i niektórzy młodzi zainteresowani. Także właściwie teraz zdecydowaną większość stanowią właśnie katolicy, a zwarty obszar łużycki, gdzie wszystkie pokolenia mówią po łużycku, to jest tylko obszar właśnie katolicki. I Paweł Nedo przyszedł na świat na tym obszarze ewangelickim i to wtedy już, czyli w 1908 roku, był obszar graniczny zwartego zasiedlenia ludności łużyckiej, gdzie mówiło się po łużycku. Jak szacowały, jak oceniały statystyki z 1910 roku, statystyki niemieckie, wówczas w tych okolicach było 40% Łużyczan, natomiast możemy przyjąć, że jest to liczba zaniżona. Generalnie również jak Nedo oceniano, starsze osoby mówiły tam po łużycku, natomiast jeżeli chodzi o młodzież, sytuacja wyglądała inaczej. Do tego wrócę za chwilę. Jeżeli chodzi o rodziców, rodzicami był Jan August Nedo, urodzony w 1880 roku w pobliskiej wsi Żarki. Był on pracownikiem kolei na różnych stanowiskach, natomiast matka miała na imię Ernestyna Berta. Rodzice byli pochodzenia łużyckiego, mówili ze sobą po łużycku, natomiast z dziećmi rozmawiali, tak jak większość ówczesnych rodziców na tamtym terenie, po niemiecku. Paweł Nedo tłumaczy to tym, że rodzice chcieliby, żeby dzieciom po prostu było łatwiej w szkole. No i w ten sposób dokonała się na tamtym obszarze germanizacja. Obecnie tam już właściwie ciężko znaleźć jakieś ślady łużyckie, jeżeli chodzi oczywiście o język. Ślady jakieś tam materialne, kulturowe oczywiście pozostały. Natomiast dzieci przynajmniej język łużycki rozumiały. Jeżeli chodzi o mówienie, no to było to już zdecydowanie gorzej. I tu zobaczmy przykład Pawła Nedy. Był taki epizod, który on później wspominał. Zapewne ważny epizod dla jego późniejszego kształcenia, dla jego świadomości narodowej. Kiedy Paweł Nedo zaczął już chodzić do szkoły, oczywiście niemieckiej, pewnego dnia matka wyjęła z szafy Biblię po łużycku oraz śpiewnik kościelny łużycki. Było to pisane Schwabachem, czyli takim starym pismem niemieckim. No i uznała, że chce nauczyć Pawła również czytać w języku łużyckim, a nie tylko niemieckim. Jeśli chodzi o Biblię, no to tutaj Paweł Nedo miał problem, nie miał problemu z czytaniem Schwabachem właśnie, co obecnie na przykład nam zapewne nastręczyłoby dużych trudności. Natomiast jeżeli chodzi o rozumienie, to tutaj problem był. Łatwiej było ze śpiewnikiem, ale i w tym przypadku poprosił matkę, żeby dała mu również jakby odpowiedni śpiewnik z pieśniami, z tymi samymi pieśniami po niemiecku, żeby mógł lepiej rozumieć te pieśni łużyckie. Tak więc mały epizod, ale zobaczymy, jak później wpłynie na życie Pawła Nedy. W 15 roku zaczął naukę szkolną, na początku w rodzinnej wsi. Przez 2 lata później rodzina przeniosła się do miasta Łusborg koło Kotec, z racji tego, że ojciec właśnie znalazł tam pracę, no na kolei właśnie miał pracę właśnie w tej miejscowości, w mieście Łusborg. Natomiast w latach 1922 do 1928 Nedo uczęszczał do szkoły wyższej w Budziszynie. I tam
od roku 24 dwa razy w tygodniu uczęszczał na lekcje języka łużyckiego. Natomiast oceniał te lekcje źle. Uznał, że nie nauczył się zbyt wiele i przede wszystkim nauczyciel nie mógł lub nie chciał przekazać uczniom świadomości narodowej. No, jak widać, Nedo już wtedy tego oczekiwał. Natomiast w Budziszynie angażował się w pracę stowarzyszeń łużyckich, w działalność. Przy czym ocenia się, że była to taka jakby uczestnictwo troszkę bierne, być może z racji tego, że jeszcze wtedy nie władał językiem łużyckim no, biegle. Natomiast bardzo pozytywnie oceniał właśnie te stowarzyszenia, gdzie śpiewano pieśni łużyckie, czytano literaturę. Od 1928 do 1932 roku Nedo studiował pedagogikę, germanistykę i ludoznawstwo na Uniwersytecie w Lipsku. Oczywiście tam również angażował się w życie łużyckie, a w roku 1930 został członkiem Macierzy Serbo-Łużyckiej. Był również członkiem Związku Studentów Łużyckich. No i tutaj zawarł też wiele znajomości z Łużyczanami, które później miały istotny wpływ też na jego dalsze działania. Między innymi poznał Miercina Nowaka-Niechońskiego. To jest znany artysta właśnie łużycki. Często spotykamy się właśnie w książkach łużyckich z takimi charakterystycznymi rysunkami postaci z legend, z podań ludowych, na przykład przez Południcy i innych. No i właśnie to jest takie charakterystyczne, że są obrazy zwykle właśnie Miercina Nowaka-Niechońskiego. To jest jakby taka postać znana właśnie z tych rysunków. I co ciekawe, właśnie Niechoński również pochodził z tego obszaru Łużyc ewangelickich i również, jeśli chodzi o język łużycki, to no, sytuację miał podobną właśnie jak Nedo. Następnie po studiach Nedo został nauczycielem w szkole ludowej w powiecie budziszyńskim. I tutaj właśnie od 1932 roku pracował w Plukszu, później 1932 do 1934 w Kłacicach. W latach 34 do 37 w Rakojdach. Nedo początkowo był właśnie nauczycielem próbnym. Zarabiał niezbyt dużo pieniędzy i wstąpił, był przez pewien czas członkiem SA. Być może po to właśnie, żeby troszkę dorobić. No i tutaj już widzimy jakieś pierwsze związki z narodowym socjalizmem. No i właśnie jeśli chodzi o członkostwo. Nie był bezpośrednim członkiem NSDAP, nie wpisał się jako członek, no jakby bezpośrednio nie dostał legitymacji partyjnej NSDAP, do czego zresztą namawiał go jego przyjaciel Otawicias, który widział tam jakieś szanse, nadzieje. Natomiast można powiedzieć, był takim członkiem pośrednim, mianowicie był członkiem Narodowo-Socjalistycznego Związku Nauczycieli, które wschodziło w skład NSDAP, także jak gdyby bez wyrażenia swojej woli, bez jakiegoś celowego zamiaru był no jakby pośrednio członkiem tej organizacji. No i tutaj, to jest właśnie ciekawe, że do NSDAP nie wstąpił, tu jeżeli chodzi o te jego jakby związki z nazizmem. Natomiast już po wojnie do KPD, później SED wstąpił sam i to szybko. Ale do tego dojdziemy później. Latem 1933 roku Nedo został doradcą powiatowego oddziału NSDAP do spraw łużyckich kwestii kulturalnych w Budziszynie. Chociaż nie został, tak jak już wspominałem, członkiem NSDAP. No i właśnie w tym okresie Nedo już mógł zorientować się, że naziści nie są koniecznie bardzo przychylnie nastawieni wobec Łużyczan. Świadczy o tym to, że nastąpiła samolikwidacja Sokoła Łużyckiego, a następnie aresztowania niektórych jego członków. Działacze domowiny, kierownictwo domowiny dostrzegło, że Nedo jest osobą już wówczas w jakiś sposób znaną, zaangażowaną w działania mniejszości serbo-łużyckiej, a zarazem w jakiś sposób powiązany z nowymi władzami. I dostrzeżono tam możliwość, że być może Nedo mógłby w jakiś sposób pozyskać nazistów dla sprawy łużyckiej, coś u nich załatwić. I Nedo zaproponował reformę domowiny, tutaj jakby kierując się troszkę wzorem nazistowskim, troszeczkę chciał ją upodobnić do organizacji nazistowskich. Chciałby członkostwo, była to organizacja masowa. Członkostwo by było nie tylko stowarzyszeń, ale również indywidualne, ponieważ do tamtej pory jakby w skład domowiny wchodziły poszczególne stowarzyszenia, więc żeby stać się członkiem domowiny, należało wstąpić do jakiegoś stowarzyszenia wchodzącego w skład domowiny.
Nedo chciał, żeby również indywidualne, pojedyncze osoby mogły wstąpić bezpośrednio do domowiny, także tutaj, żeby było wprowadzone jakby takie podwójny rodzaj członkostwa. Po drugie, domowina miała być organizacją reprezentującą interesy polityczne użyczan, nie tylko kulturalne, również polityczne. Stąd postanowiono uchwalić też nowy statut i Nedo został przewodniczącym domowiny jednogłośnie w grudniu 1933 roku. I o tym, że Nedo właśnie opierał się na ideologii narodowo-socjalistycznej, być może jakoś chcąc się podchlebić nowym władzom, świadczą jego artykuły, które publikował na przykład w czasopiśmie Nasza Domowina. Co istotne, Nedo namawiał nawet użyczan do tego, żeby głosowali na NSDAP i Hitlera. Jego działania nie spotykały się koniecznie z aprobatą władz niemieckim. Czasami był wzywany, czyli ten rozwój domowiny w stronę organizacji politycznej niekoniecznie był mile widziany przez Niemców. Jeżeli chodzi o reakcje użyczan, również były te reakcje różne. Jeśli chodzi o samo głosowanie, o ile ci ewangelicy użyczanie rzeczywiście tam duża część głosowała na Hitlera i na NSDAP, o tyle w okolicach tej części katolickiej ci użyczanie katolicy pozostali wierni partii Centrum, czyli chrześcijańskim demokratom, jakby poprzedniczce obecnej CDU. No zresztą tak jest do tej pory, że tam CDU ma duże poparcie właśnie na terenie katolickim, a wszystko naokoło, tam już ludzie głosują właściwie tak jak otaczający tą katolicką, łużycką wyspę Niemcy. Nedo chwalił właśnie nowy ustrój, widział w nim szansę dla rozwoju narodu łużyckiego. Tymczasem działalność domowiny była coraz bardziej ograniczana, nauka języka łużyckiego również była ograniczana, w końcu zakazana. I tylko niewielu księżom, intelektualistom, nauczycielom uniemożliwiono pracę na rzecz ludności łużyckiej. Natomiast oczywiście pojawiały się też plany przesiedlenia łużyczan, ale były one tak w planach nazistów odłożone na okres powojenny. Chciałbym teraz takie, można powiedzieć, teksty źródłowe z epoki zacytować, niektóre fragmenty, żebyśmy zobaczyli, no jak troszkę może komicznie to brzmi, pewne zdania, pewne nadzieje, jakie wyrażał Nedo w związku z nowym ustrojem. Jak pisał Nedo w artykule Krew, Ziemia, Narodowość. Jestem członkiem tego narodu, ponieważ jestem jego krwi. A im więcej czysta, tym bardziej świeża jest krew. Tym jaśniej ona oddziałuje, tym mocniejszy będzie naród jako naród. Tym lepsza jego całość, czy też wspólnota. Dlatego też nowe państwo niemieckie przykłada taką wagę do czystości krwi. Dlatego dzisiejszemu państwu najbardziej istotny dla obecnego państwa jest ten stan, w którym najbardziej znaczący, w sensie ważny jest ten stan, w którym ma swoje źródło najzdrowsza i najświeższa krew. Widzimy tu przywiązanie do krwi, chociaż co by nie powiedzieć, Nedo nie prowadził jakichś badań nad czystością krwi łużyckiej, kto tutaj należy, a kto nie należy, natomiast takie poglądy wygłaszał w gazecie, prawdopodobnie po to, żeby właśnie się nazistom przypodobać. Każdy człowiek jest członkiem tego narodu, którego jest krwi. Łużyczanin jest łużyczaninem, ponieważ jest łużyckiej krwi. Tu nie przesądza ubiór, ani obyczaj, ani język, jak wskazuje na to pewien kupiec, mający sklep w Dreoku, który powiedział nam, kiedy usłyszał, że mówimy po łużycku. Ja również jestem łużyczaninem, ale nie znam języka łużyckiego. Widzimy, jestem łużyczaninem, a więc nie znam języka łużyckiego. I tutaj bardzo ciekawy wniosek, jeżeli byśmy przebadali ludność obecnego NRD, czy też jeszcze część, znaczy byłego NRD, ludność mieszkańca na obszarze byłego NRD i ludność również mieszkańca na obszarze byłego, znaczy RFN sprzed zjednoczenia Niemiec, chodzi mi oczywiście o Wendland, no to tutaj z pewnością duża część ludzi miałaby częściowo słowiańskie pochodzenie, niektórzy może nawet całościowe słowiańskie pochodzenie. Niemniej jednak zostali oni zgermanizowani i obecnie nie ma to większego znaczenia właśnie ich pochodzenie na to, do jakiego narodu należą. Jeżeli szukaliby swoich korzeni, mogliby do nich wrócić, owszem. Natomiast Nedo tutaj mówi, że tutaj przesądza krew.
Świadczy o tym wielka liczba tych, którzy dzisiaj z dalekich stron zwracają się do nas z prośbą o słowniki użyckie, o książki użyckie. Wielka liczba tych, którzy już dziesięciolecia mieszkają oddaleni od ojczyzny i zapomnieli o swojej użyckości. Dopiero nowy czas pomógł im w nowym poznaniu, a teraz starają się odkryć i wyswobodzić prawdziwe źródło swojego życia, krew użycką. A więc dzięki nazistom, idąc tokiem rozumowania Pawła Nedo, dzięki nazistom użyczanie szukają swoich korzeni, dochodzą do tego, że są użyczanami i wracają narodu, na łono swojego narodu. No, biorąc pod uwagę to, co działo się później, brzmi jak taki ponury żart. Tu nie decyduje ani wola pojedynczego człowieka. Czy chcesz albo nie chcesz, ty jesteś. Możesz wprawdzie odżegnywać się od tej rzeczywistości, nawet się jej zaprzeć, jeśli da się zaprzeć krwi. Mam pomiędzy użyczanami doświadczenie w tej sprawie. Krew żąda swojego prawa. Czasami użyczanie rodzą się jako użyczanie z opóźnieniem. Piszący te słowa też zalicza się do nich. Czasem rodzą się dopiero na emeryturze. Wiemy już, jak, jeśli chodzi o dzieciństwo Neda, nie był on świadomym użyczaninem na początku, natomiast później dzięki swoim korzeniom niewątpliwie zwrócił się w stronę użyckości i został już użyczaninem do końca życia, takim świadomym. A jeszcze inne zjawisko mamy wśród użyczan. Użyczani nie wiedzą, że są użyczanami, są bez świadomości narodowej. Tu nie ma miejsca na badania przyczyn tego stanu. Wiemy, że tak jest, a chcemy raczej szukać dróg, by poprawić ten stan rzeczy. Tu nie ma miejsca na badanie przyczyn tego stanu rzeczy. Nie wiemy, dlaczego użyczanie są użyczanami bez świadomości narodowej. No, łatwo się domyśleć, dlaczego użyczanie są użyczanami bez świadomości narodowej, dlaczego nie mówią po użycku. Natomiast tutaj zapewne Nado nie chciał pisać, że nic o germanizacji, o tym, że przez lata użyczanie byli uciskani przez Niemców, o tym, że wpływ otoczenia niemieckiego w sposób oczywisty sprawił, że użyczanie ulegli wynarodowieniu. Z pewnością nie był to właściwy czas i miejsce na pisanie takich słów, natomiast no więc Nado napisał, że nie ma tu miejsca. Owszem, nie było wtedy na to miejsca, to trzeba przyznać Pawłowi Nedo rację. Ciekawe by było z tego punktu widzenia zająć się tym, w jakiej mierze statystyki odpowiadają rzeczywistości. Jeśli chcesz być wartościowym członkiem swojego narodu, musisz być świadom swojej krwi, ponieważ dopiero z tą świadomością poznasz swoje obowiązki. Wtedy dopiero poznasz, że nie jesteś niczym niezależnym, niczym wolnym, że jesteś członkiem, żywym członkiem całości, czy też wspólnoty, można inaczej przetłumaczyć. Że masz podporządkować się wspólnocie, jako członek wypełniać swoje obowiązki wobec swojej wspólnoty. Długie lata żyliśmy w czasach, które chciały uszczęśliwić świat myśleniem międzynarodowym, które deptał swoją własną własność, owoce własnej krwi. Próbował je wytępić i podążać za jakąś ideą braterstwa światowego, który chciał pozbyć się i wyrównać wszystkie różnice. A tu pokazała się moc krwi, która mimo wszystkich trudności przedziera się, dopóki jest zdrowa. Tu okazuje się, że nie możesz budować na cudzym, jeśli budowla ma trwać. Że może przetrwać jedynie taki naród, który rozwija się na podstawie idei według żądań swojej czystej krwi. I tutaj Nedo odnosi się teraz do użyczan. Z tej rozprawy wypływa dla nas pierwsza praktyczna zasada naszej pracy. Również my jako użyczanie mamy zwracać uwagę na to, aby zachowana została nasza czysta krew. Podstawa tego tkwi w rodzinie użyckiej, która jest kolebką całego życia użyckiego. Nasz chłopski naród trzymał się bez wątpienia tej zasady i on zachował, i to zachowało naszą narodowość. Tak więc na koniec Nedo stwierdził, krew i ziemia użycka zrodziły narodowość użycką. Z tej narodowości wyrosła kultura serbo-użycka. Naszym zadaniem jest pokazać, że jesteśmy godni tego dziedzictwa. Jesteśmy godni tego dziedzictwa, musimy to pokazać. Komu musimy to pokazać? Można się domyślać, że nowej władzy. Natomiast czy nową władzę to przekona? No jak widać, to nowej władzy nie przekonało, natomiast próba takiego przekonania była. Co inne, jeszcze w innym nurze Nedo dopisał,
Drogocenne dobra naszej narodowości nie są przenigdy owocami pojedynczych ludzi, ale owocami wspólnego, całościowego życia. Czyli tutaj znowuż wchodzi jakaś taka kolektywne myślenie, zasada kolektywizmu, że jednostka jest niczym, wspólnota, całość jest czymś znaczącym. Nasza narodowość może dlatego też jeszcze trwać i rozwijać się dalej, kiedy jest piastowana w łużyckich wspólnotach. Ty sam nie jesteś niczym, nasza łużycka wspólnota jest naszą siłą. Również my musimy podążać za nowymi czasami. A tu obowiązuje zasada. Miejsce tradycji łużyckiej ma zająć świadomość łużycka. Jestem łużyczaninem, ponieważ w moich żyłach płynie łużycka krew i jestem zobowiązany wypełnić żądania tej krwi. Tak więc podkreśla się tutaj w czasopiśmie rolę krwi, natomiast chodzi jednak, co by nie powiedzieć, o wzmocnienie narodu łużyckiego poprzez wzmocnienie jej organizacji, poprzez podkreślanie roli wspólnoty narodowej, poprzez podkreślanie świadomości narodowej. Jeżeli ten program by się urzeczywistnił, jeżeli być może pewnie przyniósłby jakieś użyczanom jakieś konkretne owoce, umocnienie głównej organizacji łużyckiej niewątpliwie przyniosłoby jakieś korzyści. Natomiast, jak pisał Nedo, nigdy więcej nie można wśród łużyczan dojść do łużyckiego separatyzmu. Także pojedyncze partie zapomną o całości. Jeden jątrzy przeciw drugiemu. To jest zguba narodu łużyckiego, to jest samobójstwo. I tej zasady Nedo, można powiedzieć, trzymał się również po wojnie, o czym za chwilę, przy czym czy było to z korzyścią, czy nie, o tym można dyskutować. Tak jak staraliśmy się wewnętrznie o zjednoczenie wszystkich łużyczan, tak zewnętrznie trudziliśmy się w niezliczonych działaniach o prawa naszego narodu jako całości. Do prawny zbawienne jednak były dla nas wielkie zasady naszego nowego rządu, zasady o krwi i ziemi. Nagle w związku z tym starodawne kierunki naszej łużyckiej pracy zostały podniesione do rangi zasad państwowych. A więc okazuje się, że to, co łużyczanie już od wieków uznawali za swoje prawa, stało się zasadami państwowymi. No i kto przyniósł to? Narodowy socjalizm przyniósł właśnie to podniesienie tych rzekomo tych zasad łużyckich. Do tego nasz przywódca i kanclerz więcej razy w znaczący sposób potwierdzał, że w nowych Niemczech nie wolno germanizować. Tak, on powiedział publicznie, że nie poważa tych, którzy dadzą się wynarodowić albo zgermanizować, ponieważ to są w większości tylko mniej godne elementy. No i widzimy tutaj oczywiście, łudził się marzeniami, że coś uda się w tym nowym ustroju dla łużyczan osiągnąć. I też stwierdził taka data 16 lutego 1935 roku. Co się wtedy wydarzyło? On uznał, że było to wielkie wydarzenie, natomiast jakoś obecnie nie jest przez nikogo pamiętane, a mianowicie wtedy to Nedo, jak to napisał Nedo, ten dzień będzie według mnie na wieczne czasy zapisany do historii narodu łużyckiego. Dzisiaj nie musimy obawiać się o przyszłość łużyczan, jaka będzie ta przyszłość, to leży w naszych rękach. Dlaczego ta data? Ponieważ wówczas doszło do ustaleń w niemieckim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych związanych z prawami łużyczan, jak później potoczyła się historia, dobrze wiemy. Nedo jednak podkreślał, że łużyczanie muszą być lojalni wobec państwa niemieckiego. Zasadą naszego postępu będzie, że sami okażemy się godni naszej wolności, naszego narodu, że okażemy się być też godni pięknych zasad nowego państwa. Pięknych zasad, to mogę podkreślić. Tak jak bronimy się przeciwko wszelkim napaściom na nasze prawa, tak wolno też oczekiwać na pierwszym miejscu od tych, którzy pracują w organizacjach, by każdy pojedynczy człowiek do końca spełniał swoje obowiązki obywatelskie. By każdy oddał państwu, co się państwu należy. To jest pierwszy warunek owocnej pracy łużyckiej. I Nedo lojalny wobec państwa niewątpliwie był, natomiast korzyści z tego zbytnich nie odniósł. Oczywiście domowina jeszcze do 1937 roku była w jakiś sposób tolerowana, w coraz mniejszym zakresie. Szkolnictwo łużyckie jakoś działało, natomiast później oczywiście zostało zakazane. Tak więc jak widzimy, tutaj te nadzieje były, no, nie tak
nie tak trafne. I tutaj jak ocenia właśnie to zafascynowanie, no, do pewnego stopnia może i zafascynowanie nazizmem, dr Anet Bryzanec, jeżeli chodzi o Pawła Anedę. Młody człowiek podziwiał prężność ruchu narodowo-socjalistycznego, w którym używano wielu pojęć humanistycznych. Najwyraźniej wierzył on, że dużym zaangażowaniem można pozyskać dla narodu serbołżyckiego uznanie i życzliwość nowych władz. Pod koniec maja 1933 roku pisał on do Oty Wiciaza. Nasze ogólne serbołżyckie warunki nie są bez nadziei, ale musimy pracować, każdy, pilnie, systematycznie. Jeżeli chodzi o nadzieję właśnie Nedy, rok wcześniej była organizowana w Budziszynie taka wystawa z okazji Budziszyn przez 1000 lat niemieckie miasto, właśnie mniej więcej taki był tytuł. I tutaj i rok później, już po przejęciu władzy przez nazistów, użyczanie, no ta wystawa, czy ta impreza właściwie została zorganizowana i tutaj użyczanie też wzięli udział. No i Neda sądził, że w takim razie będą w jakiś sposób tolerowani. Dlatego z jego punktu widzenia nic nie stało na przeszkodzie, aby przyjąć funkcję doradcy do spraw kultury przy serbołżyckiej NSDAP bez pozostawania członkiem partii. Pełniąc tę funkcję miał on kierować tak zwanym Gleichschaltung, czyli przebudową organizacji serbołżyckich według zasad narodowo-socjalistycznych. Intencje Nedy szły jednak w odwrotnym kierunku. Dążył on do wzmocnienia wspólnot serbołżyckich. Swym zaangażowaniem zyskał poparcie kierownictwa domowiny dla swojej wizji reorganizacji tej organizacji ze Związku Stowarzyszeń w jednolity Związek Serbołżyczan na Górnych i Dolnych Łużycach. W tym kręgu wysunięto jego kandydaturę na stanowisko przewodniczącego. Także widzimy, jakby być spolegliwym wobec Niemców, mając nadzieję na uzyskanie korzyści. Jak dalej potoczyły się losy Pawła Nedy i w ogóle Łużyczan? Mianowicie w 1937 roku Paweł Nedo miał zostać przesunięty do innej szkoły, znaczy chciano go przenieść do innej szkoły już poza Łużycami, tak więc byłby odcięty od możliwości pracy z Łużyczanami i dlatego w ogóle zrezygnował z pracy nauczyciela i udało mu się znaleźć nową pracę dzięki pomocy Związku Polaków w Niemczech, w polskich bankach, gdzie pracował od 1937 do 1939 roku w Berlinie. Natomiast po zamknięciu tychże banków, po rozpoczęciu II wojny światowej, po ataku na Niemcy, po ataku Niemiec na Polskę oczywiście, Nedo pracował m.in. jako zarządca majątku ziemskiego w okolicach Berlina. Był też krótko aresztowany w roku 1939, a w roku 1940 otrzymał zakaz przebywania w okręgu administracyjnym Drezno-Budziszyn. Wracając jeszcze nieco do czasów nieco wcześniejszych, w 1937 roku została zakazana działalność domowinie. Niemcy chcieli narzucić domowinie nowy statut i Łużyczanie mieliby być Niemcami mówiącymi po łużycku. Łużyczanie ten, już jakby to była ta czerwona linia, której Łużyczanie nie... No uznali, że jej przekroczyć nie wolno, no i tutaj oczywiście się na to nie zgodzili i domowina przestała działać. W 1942 roku Nedo został powołany do służby w Wehrmachcie. Natomiast przez aresztowanie jego byłego współpracownika Nedo trafił pod obserwację gestapo i w listopadzie 1944 roku został aresztowany pod zarzutem przygotowań do zdrady stanu. I jak twierdzą historycy, Nedo był aktywnym członkiem organizacji Michał stworzonej przez polski wywiad, więc tutaj z tym się to właśnie wiązało. No i od niechybnej śmierci uratowała go ofensywa wojsk radzieckich. Był więziony w Poczdamie, natomiast kiedy wojska właśnie radzieckie nadeszły, został z więzienia uwolniony. I za niedługo później, w kwietniu 1945 roku opuścił więzienie, a latem 1945 roku wrócił na Łużyce i ponownie stanął na czele domowiny, która już tuż przed jego przyjściem zaczęła się odradzać. Natomiast jesienią 1945 roku wstąpił do Komunistycznej Partii Niemiec, KPD, i później oczywiście stał się członkiem SED w związku z tym.
i miał nadzieję na oswobodzenie Łużyczan i postęp socjalny, który miałby się dokonać dzięki komunistom. Tak więc, jak widzieliśmy, do NSDAP nie wstąpił, miał tam najwyraźniej pewne obiekcje. Natomiast tutaj jakoś taki do tego nowego, do nowych czasów, tutaj do nowych sił politycznych jakieś przekonanie miał. Przy czym byli Łużyczanie, którzy byli komunistami takimi z przekonania jeszcze przed wojną. Byli bardzo nieliczni, ale byli. Później oni przejęli władzę w Domowinie, na przykład Kurt Kryjeńc, o którym za chwilę. Nedo w latach 45-48 był kuratorem oświaty dla okręgu Budziszyn Północ, a także był doradcą saksońskiego parlamentu przy pracach nad ustawą serbo-łużycką w roku 1948, czyli nad ustawą o zachowaniu praw ludności serbo-łużyckiej, i która została uchwalona 23 marca 1948 roku. Jej uchwalenie było niewątpliwie dużym sukcesem, ponieważ po raz pierwszy w dokumencie takiej wagi przyznano prawa Łużyczanom. Jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad tego dokumentu, z tym w późniejszym okresie było bardzo różnie. No i z sytuacją Łużyczan w okresie komunizmu również było, można powiedzieć, bardzo różnie, o czym nawet świadczy zdecydowany spadek ilości Łużyczan o mniej więcej 2/3 właśnie w przeciągu całego trwania komunizmu. Wzmocnieniem zainteresowania tej ustawy były sprawy kształcenia. Tak więc widzimy, no sukces niewątpliwie był. Pytanie, jakie, czy tutaj jakieś rezultaty, na ile te rezultaty były zadowalające w ostatecznym rozrachunku. W 1948 roku Nedo był mianowany doradcą ministra, zajmował się utworzeniem Urzędu do Spraw Kultury i Kształcenia Łużyckiego, jak przewidywała to właśnie ustawa o zachowaniu praw Łużyczan. W latach 1948-50 zaś był kierownikiem referatu do spraw łużyckiej edukacji ludowej przy saksońskim ministerstwie edukacji ludowej, i ten referat był w Budziszynie. Jeśli chodzi o jego związki z komunizmem, też w 1950 roku można zauważyć, że uczęszczał do Krajowej Szkoły Partyjnej SED. Jeszcze tak wymieniając, jakby kończąc ten okres, za chwilkę skupię się na nim nieco bardziej. 27 grudnia 1950 roku podczas nadzwyczajnego głównego zgromadzenia Domowiny przewodniczącym na początku komisarycznym został komunista Kurt Kryjeńc. Jak wspominałem, komunistą był już on od czasów przedwojennych, także był takim osobą taką pewniejszą. Dlaczego do tego doszło? Dlatego, że jak widać, Nedo był tutaj osobą mniej zaufaną, a zarazem ci jakby bardziej przeświadczeni komuniści coraz bardziej nie mieli zaufania do Nedy i no i ostatecznie pożegnał się on ze swoim stanowiskiem. A opuścił on Łużycę Nedo 1 marca 50. Nedo opuścił Łużycę 1 marca 51 roku, został kierownikiem Wydziału Sztuki i Literatury w Saksońskim Ministerstwie Edukacji w Dreźnie i później już poświęcił się właściwie działalności naukowej, kulturalnej. W latach 50-52 był kierownikiem referatu do spraw kultury i literatury w Ministerstwie Edukacji Ludowej Saksonii. Był też przewodniczącym Centralnej Komisji Kultury Domowiny, ale jak sam przyznał, prace tej komisji nie miały większego znaczenia. Tak więc również później był cały czas i w Domowinie, i w SED. W latach 52-56 był nauczycielem ludoznawstwa łużyckiego w Instytucie Serbo-Łużyckim na Uniwersytecie w Lipsku. I tutaj o tym, że jakby nie cieszył się tak do końca zaufaniem komunistów, czy tych twardogłowych komunistów, świadczy to, że jakby nauczycielstwo, kształcenie nauczycieli łużyckich nie mieściło się od razu, znaczy nauczyciele łużyccy nie byli kształceni od początku w Lipsku, tylko były takie jakby seminary nauczycielskie na terenie Łużyc. I tutaj troszkę obawiano się, że jeżeli ci nauczyciele kształciliby się pod okiem Nedy, to no nie byłoby może to takie koniecznie dobre. Także dlatego troszkę zwlekano właśnie z przeniesieniem studiów nauczycielskich do Lipska.
W 1955 roku Nedo napisał doktorat na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Natomiast w 1963 roku napisał pracę habilitacyjną o wszystkich dziełach poetyckich. Zmarł 24 maja 1984 roku w Lipsku. I to jeżeli chodzi o taką chronologię, natomiast teraz chciałbym skupić się nieco bardziej na tym okresie właśnie, co Nedo robił jako przewodniczący domowiny właśnie w latach 45 do 50. Być może znana jest Państwu taka akcja Narodny Partizan Łużyca. Polegało to na tym, że kilku Łużyczan zareagowało początkowo na taki artykuł w niemieckiej prasie. Była tam podana między innymi zaniżona liczba Łużyczan, ogólnie artykuł niechętny Łużyczanom i zaczęto rozplakatowywać, zaczęto po prostu rozklejać plakaty na terenie wsi łużyckich, krytykując właśnie te artykuły i na początku była to taka jakby lżejsza krytyka. Później nawet zaczęto grozić, że zostanie przeprowadzona akcja partyzancka na wzór partyzantów radzieckich czy jugosłowiańskich. No i Nedo w jaki sposób zareagował? W końcu władze niemieckie się tą sprawą zainteresowały, władze policyjne. I do domowiny została skierowana właśnie taka nota w tej sprawie. Nedo stwierdził, że na początku, że nie są uznani sprawcy. A później napisał, i w ogóle, że nie ma to związku z żadnych związków z domowiną, natomiast później wydał takie oświadczenie, że oczywiście jeżeli sprawców należy tam ukarać, należy się tą sprawą zająć i no i jakby wyraził swoją zdecydowaną dezaprobatę dla tej akcji. Przy czym tak naprawdę osoby, które były w to zaangażowane, były mu dobrze znane i władze domowiny przeprowadziły rozmowy z tymi osobami, zostały uprzedzone, że ściga je niemiecka policja kryminalna i zostały odesłane na studia zagraniczne. Tak więc tu możemy powiedzieć, trudno powiedzieć, że jakby spacyfikował tą akcję, natomiast zadbał o to, żeby tym osobom nic się nie stało, więc tutaj jakby zadbał troszkę, jakby tak, miał takie ludzkie podejście do tych osób. Więcej te osoby już nie plakatowały, trafiły na studia zagraniczne. No i też w tych rozmowach było mówione tym osobom właśnie uczestniczących w akcji Narodny Partizan Łużyca, bo tak później podpisywano te plakaty, że oczywiście należy walczyć o prawa Łużyczan, ale w jakiś taki sposób rozumny, w sposób mądry, przemyślany. Tak więc tutaj była jedna taka sytuacja. Inna sprawa to było coś takiego, istniał jak Serbołużycki Komitet Narodowy, Serbski Narodny Ubierk, Łużycko-Serbski Narodny Ubierk dokładniej. I ta, można powiedzieć, organizacja, czy ten komitet powstał w Pradze przez emigrację łużycką. Później też zainstalował się w Budziszynie i na początku oni ogólnie rzecz biorąc chcieli korzystać ze współpracy, chcieli współpracować z zagranicą, z innymi krajami słowiańskimi i jakby w ten sposób coś dla Łużyczan osiągnąć. Natomiast domowina bardziej koncentrowała się na współpracę z Niemcami, czy na osiąganie jakiejś tam korzyści we współpracy z Niemcami, mniej niż na taką właśnie akcję międzynarodową. I przez pewien okres te oba organy, czy te obie instytucje współpracowały ze sobą, nawet stworzyły, członkowie tych organizacji stworzyli wspólną Serbo-Łużycką Radę Narodową i niektóre osoby były członkami obydwu tych organizacji. Natomiast później drogi się rozeszły tych obu właśnie komitetu oraz domowiny. Kiedy był w Jugosławii zjazd słowiański, nawet Łużyczanie właśnie wysłali dwie delegacje. Komitet wysłał jedną delegację, domowina wysłała drugą delegację. Natomiast później była też, właściwie ta sprawa Narodnego Partizana Łużyca była troszkę już jakby wycelowana, czy wykorzystana troszkę przeciwko temuż komitetowi, który później zakończył działalność. I istotna, jeżeli chodzi o stosunek Nedy do
można być w takiej opozycji. Była również sprawa Jurija Rienča. Został on posądzony o przygotowywanie jakiegoś przewrotu, czy też o przygotowanie zbrojnej partyzantki. I tutaj Nedo zeznawał właśnie przeciwko niemu i był jedynym świadkiem w tym procesie, czy też jedynym zeznającym. No i Rienč został skazany przez sąd jakby sąd należący do władz okupacyjnych radzieckich. Tak więc tutaj jakby powiedzieć, tak jak w przypadku Narodnego Partizana Łużica jakby tym ludziom pomógł, o tyle tutaj no zeznawał przeciwko Łużyczaninowi. Jeżeli chodzi o samego Rienča, była taka sprawa Knotka, który miał nazwisko naprawdę Morawiec. Był to Czech zaangażowany w partyzantkę antyniemiecką. I tutaj być może była organizowana właśnie na Dolnych Łużycach, miała być jakaś właśnie taka forma partyzantki. I tenże Knotek, a naprawdę Morawiec, miał pewną przesyłkę i miał ją dostarczyć Rienčovi. Jak się później okazało, była to radiostacja, która również w procesie została przez policję jakby odkryta i to również było, w tym procesie był jakiś dowód przeciwko Rienčovi. Tak więc tak tutaj się przedstawiała ta sprawa stosunku Neda do jakby takiej, można powiedzieć, opozycji łużyckiej. Czyli tutaj nastąpiła pewna, tak jak wspominałem na początku, mówił o jednej wspólnej organizacji, musimy działać razem i doszło do pewnej takiej kanalizacji tych ruchów jakby przeciwnych domowinie. I do 50 roku domowina właściwie pewną niezależność zachowywała, przy czym była coraz bardziej na pasku komunistów. I Nedo tutaj jakby starał się dbać o interesy Łużyczan, natomiast cały czas było jakby to takie lawirowanie. Natomiast po roku 50 domowina stała się właściwie, jak to było też nazwane, to często się używane dla tamtego okresu, pasem transmisyjnym SED. Czyli ta ideologia komunizmu była już przekazywana i tylko jakby mieli po prostu, domowina miała przekazywać Łużyczanom ideologię komunizmu i zamiast wcześniejszego hasła Łużyce mają być dwujęzyczne, Łużyce mają być socjalistyczne. Później widzimy, jakie były skutki w 64 roku, o ile się nie mylę, albo w 62 właśnie, że może ogólnie w tym w latach 60. została wprowadzona zasada, że domowina nie może reklamować, jakby zachęcać do nauki języka łużyckiego i już ten język łużycki był powoli, cieszył się coraz mniejszą popularnością. Rodzice musieli jakby prosić o to, żeby ich dziecko mogło uczestniczyć na lekcji języka łużyckiego. Wcześniej próbowano nawet sprawić, by Łużyce stały się dwujęzyczne. Niemcy musieli obowiązkowo uczyć się języka łużyckiego i przy czym spotykało się to też nieraz z dużą niechęcią ze strony Niemców, ale był taki okres właśnie jeszcze w czasach stalinizmu, że takie próby podejmowano. Później, tak jak mówię, już był to pas transmisyjny i Łużyczanie stracili zaufanie do domowiny. Dużo Łużyczan właśnie w tym okresie z domowiny wystąpiło. Przede wszystkim też między innymi ze względu na swoje przekonania religijne. Uznano, że to jakby nie może iść w parze. Komunizm i religia. Widziano, że komuniści religię zwalczają. I domowina już powoli stała się coraz mniej organizacją popularną, a zarazem organizacją już komunistyczną. I jak właśnie ten okres komunizmu ocenił Mikołaj Dybman? Ocenił on w roku 85, że w czasie trwania totalitarnej dyktatury obszar zamieszkiwania Łużyczan, w którym Łużyczanie stanowili większość, zmniejszył się do obszaru krainy katolickiej, tak jak już wspominaliśmy, na wschód od Kamieńca. Uznał, że przyczyną tego jest to, że zrośnięte łużyckie, zwłaszcza chłopskie struktury, a w ten sposób podstawowe rdzenie łużyckiej grupy etnicznej zostały rozbite.
I Dybman wymienił cztery czynniki, które doprowadziły jego zdaniem do tego rozbicia tych struktur, które, dzięki którym łużyckość istniała. Mianowicie kolektywizacja rolnictwa, dalsza industrializacja Łużyc, napływ przesiedleńców niemieckich ze wschodu. Miało to bardzo istotne znaczenie, ponieważ oni byli niechętni Słowianom, bo przed chwilą jakby uciekali przed jednymi Słowianami, napotkali się na drugich. To sam słyszałem od Łużyczan osobiście, też starszych, którzy wspominali, jak niechętni byli ci przesiedleńcy. I wreszcie przesiąknięcie domowiny komunizmem, w wyniku czego najpóźniej od roku 1951 większość Łużyczan nie miała już żadnego zaufania do tej organizacji i jej działań. Więc widzimy, Nedo próbował to na tyle, na ile hamować, czy sprawiać, żeby domowina działała również w interesie Łużyczan, natomiast później już domowina była całkowicie na pasku komunistów. Docent Timo Meszkank uważał, że Nedo był idealistą, narodowym komunistą, który nie zwracając uwagi na nikogo, próbował urzeczywistnić interesy narodowe Łużyczan dzięki związkom z osobami sprawującymi dyktatorską władzę. Tutaj jest mowa akurat o okresie komunistycznym. To ma Meszkank na myśli. Jak ocenił Meszkank, credo Neda brzmiało: złym marksistą by był Łużyczanin, który nie byłby świadomy, że musi wszędzie, gdzie się znajduje, pracować na rzecz odrodzenia łużyckości. Polski badacz Piotr Pałys stwierdził, że Paweł Nedo członkiem partii hitlerowskiej ani przed, ani po 1937 roku nie był, a jego kontakty z aparatem NSDAP były pochodną jego prób ratowania podstaw narodowej egzystencji małego narodu. Jak dalej mówi Pałys, nie ulega także wątpliwości jego znacząca rola w związanej z polskim wywiadem grupą Michała. Nedo był postacią wielką, choć niewolną od błędów i słabości, często będących pochodną uwarunkowań polityczno-społecznych, w jakich przyszło mu działać. Z kolei Dietrich Schouta w roku 2009 ocenił, że Nedo to nauczyciel, polityk mniejszościowy, nauczyciel, polityk mniejszościowy i ludoznawstwa Paweł Nedo należy do najbardziej znaczących przedstawicieli historii serbo-łużyckiej. Tak więc takie tutaj przykładowe oceny działalności Pawła Nedy można spotkać. No ja sądzę, że był niewątpliwie tutaj konformistą, próbował coś dla Łużyczan osiągnąć. Niewątpliwie jakieś przedłużenie działalności Łużyczan w okresie przedwojennym może osiągnął, może właśnie dzięki tym jego działaniom udało się do 1937 roku przetrwać. Może nie, trudno ocenić. Jeżeli chodzi o okres komunizmu, rzeczywiście ustawę udało się uchwalić. Było to jakimś osiągnięciem, natomiast później, tak jak wspomina Dybman, no to wszystko nie poszło w dobrym kierunku. Natomiast pytanie, czy kanalizowanie tych innych grup było słuszne czy niesłuszne? Grup niewątpliwie radykalniejszych. Gdyby utworzyła się oczywiście jakaś, nie wiem, partyzantka łużycka, czy gdyby utworzyły się jakieś grupy opozycyjne, których by nie skanalizowała domowina, czy też do tego, że one przestały istnieć, nie przyczyniłaby się domowina, a niewątpliwie przyczyniała się do tego, że te grupy przestawały istnieć. Czy może byłoby później inaczej? Być może tak, być może te grupy rozbudzałyby łużycką świadomość. To jak wiemy, Łużyce katolickie do tej pory, tam ta łużyckość przetrwała. No niewątpliwą zasługą tutaj jest religia katolicka. To, że tam jest podwójna bariera, raz bariera narodowa, językowa, która już powoli przestaje odgrywać rolę, bo Łużyczanie też wszyscy znają język niemiecki, a dwa, bariera religijna, więc tutaj mamy tą barierę, dzięki temu Łużyczanie przetrwali. Natomiast instytucje w jakiś sposób niewątpliwie przyczyniały się do jakiegoś wzmocnienia łużyckości, chociaż też nie zawsze. Na przykład wprowadzenie, tutaj przejdę do Dolnych Łużyc, na Dolnych Łużycach instytucje łużyckie, które zostały jakby przeszczepione z Łużyc Górnych, zaczęły próbować upodabniać język dolnołużycki do górnołużyckiego, pisownie, i Dolni Łużyczanie jakby to odrzucili. Widzieli w domowinie komunistów, widzieli tych, którzy jakby niszczą ich język i od domowiny się odcięli, więc
tutaj te działania były różne. Działania, które miały na rzecz przekonać Łużyczan do komunizmu, zniechęcały Łużyczan właśnie do domowiny, a nieraz również do łużyckości, bo utożsamiali Łużyczan z komunistami. Niektórzy, którzy mieli takie jakby pochodzenie, na przykład dolnołużyczanie, widzieli w tych Łużyczanach z Górnym Łużyc komunistów. Czyli ludzie niepewni, czy czasem uciekali właśnie do niemieckości, ponieważ w łużyckości widzieli synonim domowina, komunizm. Więc tutaj ta organizacja narodowa mogła też wpływać jak najbardziej negatywnie na część Łużyczan. Z drugiej strony oczywiście wydawano książki i prowadzono lekcje, nauczanie, tak więc tutaj różne są czynniki, natomiast no decydującą rolę tutaj jednak grały rzeczywiście te wspólnoty wiejskie, te struktury, których nie udało się rozbić i tutaj też religia katolicka. No a dlaczego Łużyczanie przetrwali? Czy dzięki swojej polityce konformistycznej w przeważającej części wobec Niemców? No tak jak wskazywałem na początku, jeżeli jakieś układanie się było poprzedzone walką, na przykład Węgrzy coś tutaj osiągnęli. Obodryci ułożyli się, nie osiągnęli nic, zniknęli i nie pozostała po nich owszem dynastia, natomiast z języka nie zostało nic. Łużyczanie w okresie, zostali podpisani przez Niemców już w X wieku. Państwa, oprócz jakichś tam wcześniejszych państw plemiennych nie mieli, a więc wcześniej niż obodryci zostali podbici przez Niemców, zdecydowanie wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że tutaj też warunki geograficzne miały znaczący wpływ, czyli lasy, bagna. Niemcy nie byli tak zainteresowani tym obszarem i to się tak naturalnie dalej, ten język był naturalnie dalej przekazywany. Podobnie Wendland, w XVIII wieku ostatecznie zgermanizowany, czyli drzewianie połabscy. No wtedy była to taka zmasowana akcja, ponieważ uważano, że przez to, że nie znają języka niemieckiego, przez to jakby ciężej ich schrystianizować. Tak więc tu podjęto taką akcję jakby germanizacyjną, jeżeli chodzi o Wendland. Natomiast tak jak mi się wydaje, no czynniki przede wszystkim geograficzne. Czy polityka słuszna? Pytanie, gdyby były jakieś radykalniejsze ruchy, czy coś by się udało? Gdyby były te radykalniejsze ruchy, kiedy jeszcze rzeczywiście Łużyczanie w sposób zwarty zajmowali całe Łużyce, wtedy można by nawet myśleć, czy można było myśleć o jakimś państwie łużyckim. Natomiast nie było tej świadomości, była prowadzona inna polityka i no i ostatecznie z może około 100 tysięcy Łużyczan przed mniej więcej 100 lat temu, obecnie mamy mniej więcej 1000 dolnych Łużyczan znających ten język z domu, może troszkę więcej, może troszkę mniej. Ileś osób znających język dolnołużycki, które się później tego języka nauczyli, to takich zainteresowanych języka dolnołużyckiego. Natomiast język górnołużycki to tu można szacować kilkanaście do może maksymalnie 20 tysięcy osób górnołużyczan. A na Łużycach katolickich to sam mogę powiedzieć, troszeczkę sytuacja zaczyna przypominać tą, jaka była u Pawła Nedy w jego rodzinnych Kotecach. Dorośli rozmawiają ze sobą po łużycku. Rozmawiają, co jest lepiej niż w sytuacji Pawła Nedy, z dziećmi po łużycku raczej. Dzieci już ze sobą albo po łużycku, albo po niemiecku. Opowiem własną historię. Byłem w pewnej właśnie katolickiej łużyckiej miejscowości. Młodzież stała sobie na polu i rozmawiała. I jeden chłopak właśnie trzymał telefon i rozmawia. Cała rozmowa po niemiecku. Na koniec hacz do kon, czyli po łużycku do później. No później ja z nim rozmawiałem po łużycku, rozmawiał po łużycku, no więc rozmawiał z Łużyczaniem, ponieważ z Niemcem by się tak nie pożegnał. A jak pewien starszy pan właśnie z tej miejscowości mówił, no, że dziwi się tym młodym, którzy rozmawiają po niemiecku ze sobą i pytaj się ich, dlaczego rozmawiają po niemiecku. No bo tak jest łatwiej. Czyli widać ten poziom znajomości, no bo to już nie chodzi może o samą zasadę, bo jest też zasada grzeczności, można by, taka niepisana zasada, kiedy wśród Łużyczan pojawi się jeden Niemiec, to wszyscy przechodzą na niemiecki. No i to jest oczywiście bardzo zgubna zasada. No a tutaj Łużyczanie sami między sobą, tam żadnego Niemca nie było, przez telefon, po jakiemu rozmawiał po niemiecku. I ten starszy Łużyczanin też mówi, pyta się ich, dlaczego łatwiej. Czyli jednak już w tym poziomie, w tej umiejętności łatwiej tym młodym Łużyczanom, lepiej znają ten język niemiecki, łatwiej się im rozmawia, mają większy
więcej możliwości rozmawiania w tym języku, przy czym no, msze są po łużycku i może to też ten język trzyma. Przedszkola z językiem łużyckim, instytucje na pewno też odgrywają swoją rolę, ale tak jak mówię, to niestety zmierza w tym kierunku, że dla młodzieży to, że mówi się po łużycku, nie jest już tak oczywiste w tym ostatnim bastionie łużyckości we wszystkich pokoleniach, czyli właśnie na katolickich Łużycach Górnych. I na tym chyba zakończę referat, żeby można było przejść do dyskusji. To ja otwieram sesję pytań, ale korzystając z tego, że jestem przy głosie, mam jedno bardzo konkretne pytanie. Chodzi mi o, czy w źródłach zachowały się jakieś relacje na temat opinii Pawła Nedo o Wojciechu Koczce i jego działalności. Przypominam, że Wojciech Koczka, dość znany, działający w polskiej nauce, polski archeolog, uczeń Kostrzewskiego, był takim liderem kierunku polonofilskiego wśród Łużyczan, zwłaszcza po 1945 roku, kiedy to w Polsce były nadzieje, że jakoś te Łużyce zostaną z Polską w takiej czy innej formie powiązane. To jest zupełnie inny temat, ale przypominam tylko, że takie nadzieje były. No, symbolem tego jest organizacja ProŁóż, która zasługuje na całkiem osobne spotkanie. Czy Nedo jakoś o Koczce się i jego działalności wypowiadał? Czy muszę przyznać, że niestety nie zgłębiłem tak tematu, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie. Tak więc nie wiem. Nie wiem, a natomiast oczywiście jest bogata literatura na ten temat i tutaj można by było zagłębić to. Natomiast no nie jestem w stanie w tej chwili niestety odpowiedzieć na to pytanie. Aczkolwiek to, że oczywiście z Polakami miał do czynienia, to jest sprawą oczywistą i ciekawy jest ten wątek uczestnictwa w tej tajnej grupie konspiracyjnej i tutaj historycy są zgodni, że on w tej grupie był. Świadczą o tym też zeznania innych członków. Natomiast jeżeli chodzi o Wojciecha Kuczkę, to tutaj niestety nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie. No to będę w grupie Michał był przecież najbardziej znany pisarz łużycki, bo się NRD Brezan miał tak, związek. Tak, Juri Brezan, to nazwisko myślę Państwo wszyscy słyszeli, bo Brezan był takim towarem eksportowym NRD, można powiedzieć, w jakimś sensie także. Proszę o pytanie. Proszę bardzo. Takie pytanie, czy istnieją jakieś polskojęzyczne zbiory tekstów Pawła Nedy, poza chyba baśniami łużyckimi? Tutaj też niestety polskojęzyczne zbiory. Niestety nie wiem. Tutaj przyznam, że też w sprawie takiej, że tak powiem, działalności naukowej tak się nie wgłębiałem, bardziej tutaj skupiałem się na tej działalności politycznej. Natomiast Paweł Nedo posiada no, bogatą bibliografię, to mogę powykładać, mam tam książkę i właśnie tam jest jego bibliografia też przedstawiona. Teraz może nie będę patrzył, natomiast tutaj pozwolę sobie zaprezentować później może książkę osobiście, w której ta bibliografia jest bardzo, bardzo bogata. Był to bardzo płodny naukowiec. Właśnie łużyckie zostało wydane i tom folklorystyki został wydany jeden. Jego. Tak, od razu. Proszę bardzo. Wspomniał pan doktor, że niemieccy narodowi socjaliści planowali wysiedlenie ostatecznie narodu serbo-łużyckiego. Czy można coś więcej o tym? To znaczy, gdzie chcieli go wysiedlić, czy cały? I czy po wojnie, czy jeszcze w trakcie? Do generalnego gubernatorstwa chciano, znaczy takie pojawiały się plany, no bo były jakby takie opcje, że Łużyczanie to jednak Niemcy, którzy się tam zeslawizowali, no i była też opcja przesiedlenia do generalnego gubernatorstwa, no oczywiście do tego nie doszło. Natomiast jeżeli właśnie poruszony jest ten temat, jak Łużyczanom żyło się w okresie III Rzeszy, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, no sprawa wyglądała tak, że Łużyczanie właściwie w tym systemie tak funkcjonowali, że no o tyle podobnie jak Niemcy, że przykładowo nawet na katolickich Górnych Łużycach byli przymusowi robotnicy z Polski. I rozmawiałem z takim panem, który no wtedy był dzieckiem, właśnie wspominał o jednym, że miał takiego przyjaciela z Polski i że pewnego dnia, zdaje się, urwał mu rękaw od koszuli czy coś takiego, tak go szarpał, tak dla zabawy, no i że ten Polak miał później duże problemy. Zresztą mój rozmówca też wspominał, że szkoda mu, że nie nauczył się wtedy języka polskiego. Natomiast ci Polacy szybko uczyli się języka łużyckiego i ogólnie zwykle mile wspominali, znaczy mile jak mile, wspominali te pobyty na Łużycach jakoś tak, że traktowano ich po ludzku. Natomiast oczywiście była tam ciężka praca, także oni też korzystali z Łużyczanie z tej siły roboczej sprowadzanej do Niemiec. Więc tutaj pod tym względem można powiedzieć, że byli na równi
pod tym względem, prawda, z Niemcami, mówili w domu po łużycku siłą rzeczy. Jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, oczywiście łużycki był już językiem zakazanym. No, w szkole wiadomo, że już tylko język niemiecki, natomiast no, w jakiś sposób tam, póki ich nie wysiedlono, to w jakiś sposób tam funkcjonowali. Mają też swojego męczennika, błogosławionego Alojza Andlickiego, który zginął w obozie koncentracyjnym. Pierwszy błogosławiony łużycki kościoła katolickiego. Także też mają jakby niektórych swoich jakby męczenników, którzy tam zginęli, którzy byli prześladowani, natomiast całościowo to no, nie zostali eksterminowani fizycznie w tym okresie. Proszę bardzo. Pytanie takie dotyczące też wędrówki III Rzeszy, bitwy pod Kieszynem. Czy to prawda, że miejscowa ludność łużycka ratowała rannych polskich żołnierzy rozbitych jednostek, które wiemy w parku? Nie wiem, nie wgłębiałem się w ten temat. Także tutaj nie wiem jak ta sprawa wyglądała. Proszę bardzo. Różnica pomiędzy Niżnym i Górnolużyckim. Więc różnice są takie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o język, to tutaj mamy takie kilka takich zjawisk. W ogóle Dolnołużyczanie mówią na Górnolużyczanach, że są hajakami. Skąd to się bierze? Ponieważ po łużycku tak, to jest haj. To ma związek z, na przykład z jakimś tam słowackim hej czy coś takiego, stąd to pochodzi. Natomiast górni łużyczanie mówią na Dolnołużyczan, że są groniakami, ponieważ słowo mówić jest zupełnie inne niż w języku górnołużyckim, zresztą też niż w polskim i innych językach słowiańskich. Gronić, to jest dokładnie rzecz powiedzieć. Nie tyle mówić, co powiedzieć, to jest gronić i dlatego groniace, bo to jest takie słowo niezrozumiałe. No i w języku górnołużyckim mamy literę hy, tak można powiedzieć samo ha wymawiane w sposób dźwięczny, troszkę tak wydechowo, podobnie jak w języku niemieckim hy, haj. Natomiast w języku dolnołużyckim odpowiada mu w bardzo wielu tych pozycjach literka g. Inne różnice. W języku górnołużyckim mamy na przykład szy czy ży, dży, takie między szy a si. Takie litery, natomiast w języku dolnołużyckim są szy i si. Przykładowo, czyli po prostu tam mamy, w języku górnołużyckim pisze się na przykład cy z haczykiem i cy z kreską. Wymawia się tak samo, jako literę pośrednią między czy a ci. Natomiast w języku dolnołużyckim są miękkie na przykład szy, znaczy twarde szy, miękkie si. Zapisywane i tak samo wymawiane. Jakie jeszcze tutaj mamy różnice? Ogólnie rzecz biorąc, język dolnołużycki jest łatwiej rozumiany przez Polaków, jest bliższy jednak językowi polskiemu niż górnołużycki. A jeżeli chodzi o fonetykę, to tutaj jest zdecydowana różnica. Język dolnołużycki brzmi właściwie, ta fonetyka jest bardzo, bardzo no, podobna do języka polskiego, troszkę no, inna melodia może zdania, natomiast fonetyka, wymawianie głosek jest bardzo podobna do języka polskiego i ogólnie do języków słowiańskich. A w przypadku górnołużyczan, szczególnie tych katolickich, ta fonetyka jest już bardzo zbliżona do fonetyki niemieckiej. Czyli po prostu jakby głoski niemieckie i melodia zdań niemiecka, słowa mówione łużyckie. No chociażby też literka ry. Ewangeliccy górnołużyczanie i dolnołużyczanie mówią ry, natomiast katoliccy łużyczanie mówią to ry jakby w wersji niemieckiej, że tak powiem. Górnołużycki też zachował pewne formy, których nie zachował język górnołużycki. Dolnołużycki, który nie zachował już górnołużycki. Na przykład w dolnołużyckim mamy miękkie ri, które odpowiada często w różnych pozycjach na końcu naszemu RZ. Czyli tam na przykład, nie wiem jakie słowo, ziełasier, czyli robotnik, ziełacier, oczywiście z tym niemieckim ry, to będzie robotnik po górnołużycku. W dalszej odmianie tam mamy dziełacieria po górnołużycku, natomiast w dolnołużycku jest już w pierwszym przypadku jest dziełacier, a nie dziełasier, a nie dziełasier. Czyli mamy tutaj tą głoskę miękką. Co ciekawe, też zachowało się coś takiego tak z dawnych czasów jak supinum, czyli w dolnołużyckim, czyli przy czasownikach ruchu,
Na przykład idę coś kupić, tam mamy kupit. Czyli zamiast si, bo to przykład bez okolicznika mamy kupić, nie kupić, nie kupić, jak po polsku kupić, mamy to si przechodzi w ty. W języku górnołużyckim nie ma takiej, nie ma takiego przejścia. Przecież mi tłumaczymy jak w łacinie, idę aby kupić. Tak się tłumaczy supinum z łaciny. No to... Bo supinum, ci którzy się panowie łaciny uczyli, to w łacinie supinum jest. I tak to tłumaczymy. Znaczy możemy przetłumaczyć po prostu idę kupić coś. No tak. Po polsku byśmy to powiedzieli, natomiast oczywiście sens jest idę aby kupić. To też było zrozumiałe, natomiast jakbyśmy, no po polsku byśmy powiedzieli to pewnie bez tego aby, natomiast to o to chodzi oczywiście. Także tutaj no jest to bardzo stare zjawisko. Także takie, nie wiem, podstawowe można powiedzieć różnice to g, no to supinum. A o orystach może coś powiedzieć. Aorysty to jest tak. Jeżeli chodzi o czasy w językach użyckich, to na Dolnych Użycach osoby natywni użytkownicy języka użyckiego, czyli jak to się mówi, maminorycni, czyli ci, którzy znają język użycki z domu, z dzieciństwa, już aorystu i, żebym się nie pomylił, imperfektu, ogólnie rzecz biorąc... Za przeszłego? Nie. To powiem inaczej, po polsku powiem. W języku polskim mamy czas przeszły. Jest to wbrew pozorom czas przeszły składający się z dwóch części. To znaczy robiliśmy. Tam występują dwa słowa. Robili iśmy. Czyli robili i jesteśmy, dokładnie rzecz biorąc. Dawniej to było tam nie jesteśmy, tylko jeśmy. To tak dawniej w języku polskim to brzmiało. I dlatego możemy powiedzieć też myśmy robili. Jam robił, a nie ja robiłem, też mogę powiedzieć. Jest to czas jakby rozdzielny, natomiast w gwarze na przykład góralskiej mamy, nie wiem czy to góralskie, czy robiłek, nie wiem czy to dobrze, ogólnie rzecz biorąc na przykład k, prawda? I to tutaj mamy pozostałość czasu takiego jakby jednoczłonowego. Tylko teraz nie jestem pewien, czy to się nazywa perfekt czy imperfekt. I oczywiście mamy też czas zaprzeszły, również w języku polskim ten czas występuje. I w językach użyckich jest właśnie ten czas złożony, ten z śmy, prawda, robiliśmy, z tym, że tutaj nie pisze się tego w ogóle razem, tylko ten człon jest jak po prostu jesteśmy, robili, tak byśmy to jakby powiedzieli dosłownie, prawda. Myśmy, czera, teraz po dolnoużycku, myśmy cora dziełali, albo myśmy czera dziełali po górnoużycku. Czyli tutaj widzimy, jest to oddzielnie. Ale mamy do tego my dziełachmy, czyli mamy ten czas jednoczłonowy. I różnica jest taka, że tak teoretycznie używa się tego dwuczłonowego, tego złożonego, w czasie, kiedy ta czynność w jakiś sposób ma związek z teraźniejszością. Czyli na przykład obudziłem się i teraz wstałem, więc tutaj użyjemy czasu prostego. A ktoś tam kiedyś coś, nie wiem, przed wiekami zrobił, tam już byśmy używali tego aorystu właśnie. Znaczy, a tu jest jeszcze jedna różnica. Aoryst tworzy się od czasowników dokonanych, natomiast ten, tutaj przyznam, że już, nie wiem, imperfekt, zdaje się, że on taką nazwę nosi, od czasowników niedokonanych. Na przykład bierze. I tutaj, jeżeli mamy tą końcówkę sze po górnoużycku, to wtedy jest to ten właśnie od czasowników od czasowników niedokonanych. Na przykład z czyni to by było on uczynił, prawda? Czyniesze, bo tu możemy tylko od niedokonanych, to było czynił coś. Więc tutaj mamy ten czas jakby, który się odnosi do tych czynności, które nie mają związku z teraźniejszością. No i oczywiście jeszcze czas zaprzeszły. Natomiast w języku dolnoużyckim teraz się przyjęło, że tych czasów, poza tym złożonym, tym jesteśmy robili, jak gdyby tak to tłumacząc, już tego czasu, tego właśnie aorystu i tego, o ile się nie mylę, imperfektu się nie używa. Natomiast w literaturze występuje, ale ci natywni użytkownicy już tego czasu też nie używają i przyjęło się, że w gazetach już tego czasu się nie używa, ale jeszcze w okresie NRD w książki całe były pisane z użyciem właśnie aorystu i imperfektu również. Czyli dwa języki, de facto jeden naród, a dwa języki. Tak. Jeszcze mnóstwo gwara slepiańska, która łączy na przykład jest ci, a nie si.
W końcówce bezopolicznej. Tak, 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 tak. Ci, a nie Sina. Więc tam jest jakby takie pomieszanie dzieła, gdzie tam jest. Gdzie, nie wiem, czy. Nie, nie, nie powiem, nie znam, nie znam. Te, natomiast mówię, część jest zjawisk z tego języka, część z tego. Na przykład ci jest tam z języka, co charakterystyczne, górnołżyckiego. Tak, można powiedzieć. I gwar było, mówię, mnóstwo. Teraz tam już są tylko niektórzy starsi ludzie, którzy te gwary znają, a duża część gwar już wymarła. Proszę o kolejne pytanie. Perspektywy zdania. No, język dolnołżycki to niestety natywni użytkownicy są w wieku no, powyżej 80 lat raczej, może 70, no, raczej jacyś ostatni może 30 lata, tacy, którzy nauczyli się jakoś tam troszkę później, jeszcze lata 40, a później te kolejne pokolenia to jest taka znajomość, może coś zrozumieć, natomiast nie jest już taki, to taki język, żeby wszystko byli w stanie im wyrazić. Nowi użytkownicy języka są i być może oni będą, natomiast to już nie będzie to, oczywiście ten oryginalny język. To już język troszkę tworzony przez twórców słowników, czyli potrzebujemy nowe słowa, tworzymy nowe słowa, pewne ujednolicenia z tych różnych gwar, więc to jest taki troszeczkę język nowszy, ogólnie rzecz biorąc zrozumiany przez tych natywnych użytkowników, może z pewnymi wyjątkami pewnych neologizmów. Bo ci natywni użytkownicy też dużo używają wielu germanizmów, które ci, można powiedzieć, naukowcy starają się wyeliminować. Tak więc ten język oryginalny, przekazywany w domu przez rodziców, którzy też znali ten język w domu, no to niestety jest perspektywa, dopóki ci ludzie będą żyli. No chyba, że znajdzie się jakiś człowiek, który nauczy się, dziecko, które nauczy się bezpośrednio od tych starszych ludzi. Dodam, że w Polsce był taki przykład, nie wiem, czy Państwo znają historię języka Wilamowickiego. No więc niejaki Tymoteusz, o ile się nie mylę, król, nie wiem, czy się... No więc miał taką, no mieszkał w Wilamowicach i miał opiekunkę, jak był dzieckiem, która znała ten język z domu, ten język wilamowicki. No i do dziecka po prostu mówiła tylko w tym języku. No i on później odkrył, że jest tym natywnym użytkownikiem, czyli obok polskiego znał również biegle ten język wilamowicki. Zdarzyło się, dało się. Jakby póki ci ludzie żyją, teoretycznie dałoby się. Natomiast są ludzie, którzy starają się przekazać ten język, sami się go nauczyli i jakoś go tam przekazują, lub też przekazują go i starają się też utrzymywać kontakt z tymi tak zwanymi mami norycnymi, jeżeli chodzi o dolnołżycki. Więc mówię, są osoby zainteresowane, natomiast nie jest to już zwarty oczywiście obszar. Język górnołżycki, no to tak jak wspominałem, kilkanaście tysięcy ludzi, kościół, który jakby ten język bardzo mocno wspiera, instytucje, które język wspierają, przedszkola, w których przedszkolanki mówią po łużycku, co jest też istotne, że te dzieci ten język rzeczywiście znają. Pytanie, czy będą chciały w nim mówić i czy przekażą go dalej. To jest pytanie, no bo jak widzimy, niekoniecznie chcą, bo jeżeli by chcieli, to nawet jak sprawia im to trudność, jakby mówili, to może nabraliby większe doświadczenia. Pytanie o wygodę, pytanie o świadomość, pytanie o chęć. Wspomniał Pan o tym, że Kościół wspiera język łużycki. Czy mamy do czynienia z możliwym kazań, czytaniami w języku, czy też jest całą liturgią? Jest całą liturgią. Cała liturgia jest w języku łużyckim. No i oczywiście też wszystko. Wszystko jest w języku łużyckim. Był kiedyś taki ksiądz w miejscowości Różan, który zresztą później przeszedł do kościoła protestanckiego, no bo poznał tam kobietę, była taka sytuacja, on był Niemcem i no, ludzie zresztą bardzo go lubili i on również odprawiał mszę po łużycku. Wydaje mi, nie wiem, czy kazania ktoś mu tłumaczył na łużycki, natomiast mszę i tak odprawiał po łużycku, bo to jest właśnie ten obszar katolicki, tam gdzie się mówi. No ale tak, tak, to jest język całej liturgii, byłem osobiście, mogę potwierdzić. Cała liturgia jest po łużycku. Wspólnoty protestanckie, języka też do liturgii swojej, w czasach wcześniejszych. W Polsce mieliśmy chociażby na Mazurach, tam w Górze Wschodniej. Mieliśmy przykład pastora Brangowiusza, który ożywił tamtą gwarę mazurską, a czy na Łużycach też była taka postać? Czy... Na Łużycach właśnie, jeśli chodzi o Kościół katolicki, mamy tu zdecydowanie pozytywną rolę. Jeżeli chodzi o Kościół ewangelicki, przez kilkadziesiąt lat nie było w ogóle w Kościele
protestanckim, ewangelickim mszy i liturgii po łużycku od czasów, nie powiem dokładnie od którego roku, ale mi się zdaje, że już kiedy od czasów narodowo-socjalistycznych się skończyło, w NRD się prawie do końca nie odrodziło i o ile się nie mylę, w 88 chyba roku powstała grupa serbska Namsza. Wydaje mi się właśnie, że to był koniec NRD, nie pamiętam daty z głowy. I zaczęto organizować msze łużyckie. Z tym, że nie jest to tak, że co niedziela czy codziennie są msze łużyckie, tylko okolicznościowo, co jakiś czas, w różnych parafiach, na przykład tam co miesiąc czy co pół roku, z jakiejś tam okazji, nieregularnie. I to nie tak, że w jednym kościele, tylko raz w jednej wsi, raz w drugiej zebrano jakichś tam pastorów, którzy by właśnie tam mówili kazania, którzy by odprawiali tą mszę, czy też msze mieszane, część w takim języku, część w takim. Więc mówię, jest ta grupa, jest też taka instytucja wspierająca język łużycki w kościele, to jest kolejna grupa, więc są takie inicjatywy wśród protestantów, natomiast, no tak jak mówię, ta rola kościoła ewangelickiego była przez duży, długi okres taka, można powiedzieć, germanizacyjna. Mało było tam tych łużyczan, którzy by chcieli, czy którzy by jakoś wspierali ten język. No obecnie mówię, odradza się, natomiast no to nie da się porównać z tym, co jest na Łużycach Górnych. Wszystko po łużycku, ogłoszenia, czytania i w zależności od liczby ludności. Albo większość mszy po łużycku, albo większość po niemiecku, albo tam na przykład, no w Kulowie na przykład jest jedna, przynajmniej jak ja tam byłem, jedna po łużycku w niedzielę, reszta po niemiecku z racji składu narodowościowego tej parafii. To postawa kościoła protestanckiego, luterańskiego konkretnie to trzeba powiedzieć, to jest, wynika też po części chyba z faktu, że kościół luterański jest par excellence kościołem państwowym. No oczywiście, oczywiście, to niewątpliwie kościół katolicki jako kościół uniwersalny, natomiast tutaj podporządkowanie państwu, no zresztą w ogóle mentalność niemiecka jest taka, że podporządkowywanie się państwu, prawda, to jednak u Niemców tkwi głęboko dosyć, tak mi się wydaje. Co państwo każe w danym okresie, to jest dobre i tam nie ma jakiejś głębszej refleksji. Tak, także niewątpliwie miało to związek z kościołem państwowym. No teraz jest jakaś tam, język łużycki nawet jest wspierany, no i może dlatego też kościół, no te msze się odbywają, natomiast... Czy jeszcze jakieś, proszę bardzo. A jaki był stosunek Pawła Nedy do religii w życiu narodowym łużyczem? Czy w jakimkolwiek okresie jego działalności pojawiały się wątki religijności przedchrześcijańskiej? O wątkach religijności przedchrześcijańskiej nic mi nie wiadomo, natomiast on był ochrzczonym ewangelikiem i pochodził właśnie z tamtej okolicy i on również po wojnie podejmował, można powiedzieć, dialog z przedstawicielami, no wiadomo, że z łużyckimi duchownymi. No i tutaj była taka sytuacja, zdaje się, nie wiem, czy w 1948 roku, kiedy było takie spotkanie i tam właśnie omawiano sprawę uzależniania się domowiny od komunizmu. Tak więc tutaj podejmował taką dyskusję i też uważał te kościoły za istotne w łużyckim życiu narodowym. Jeżeli chodzi o jego stosunek, znaczy... Tak jak jego syn, tak jak wspominałem, był na tej młodzieńskiej swierzbie, czyli na tym jakby wejściu w dorosłość, tym komunistycznym. Natomiast wydaje mi się, że był do końca wyznający, jakby praktykujący czy wierzącym ewangelikiem, tak więc nie jest mi znane, żeby w jakiś sposób od tego odstąpił. Mi się wydaje, że jego syn również był w tej religii wychowywany i chyba również był konfirmowany, bo to w tym związku było mówione właśnie o tej młodzieńskiej swierzbie, że to chyba był ten okres konfirmacji, czyli jakby takiego odpowiednika bierzmowania katolickiego. Natomiast no, komunistą był oczywiście również, to wiemy, przy czym, tak jak mówiłem, nie takim, nie twardogłowym absolutnie, tylko łużyckim, narodowym. Czy są tłumaczone i publikowane tłumaczenie dzieł literatury obcej? Na języki łużyckie. Tak, na przykład przypominam sobie, że jakie utwory były tłumaczone? Znaczy są, natomiast nie jest to tak dużo, natomiast są takie tłumaczenia.
Jest wydawnictwo Domowina, która się zajmuje wydawaniem. Także są niektóre dzieła tłumaczone, są też oczywiście powstają dzieła oryginalne w językach użyckich. Przy czym, no, co trzeba powiedzieć, oczywiście nie jest tak, że cała literaturę światową można przeczytać całą w językach użyckich, ponieważ no, liczba odbiorców jest mała i zasadniczo działalność wydawnicza, no, trzeba do tego dokładać po prostu, ponieważ te książki, no, ile osób może przeczytać, zwłaszcza w języku dolnoużyckim, także tutaj jest tym, no, tak jak jest, że... No i jaki system jest w szkołach użyckich na Niemczech? To wygląda tak. W procentach. Znaczy w procentach, w sensie ile... No, zakładanie w język. Aha. Na Dolnych Użycach sprawa wygląda tak. Można uczyć się języka użyckiego jako języka obcego i wtedy jest tylko nauka, jakby przychodzi się na lekcję i jest nauka języka użyckiego. A można uczyć się jako języka jakby w programie WITAJ. Nie mylić tu z organizacją WITAJ, mimo tej samej nazwy. Program WITAJ pisze się z wielkiej litery, później małe litery, a instytucja WITAJ, chodząca na przykład do Domowiny, z same wielkie litery. I w tym, tam są przedmioty teoretycznie wykładane dwujęzycznie, czyli nauczyciel powinien troszkę po niemiecku, troszkę po użycku, w jakiś sposób to mieszać czy równoważyć. I no, tak zwana nauka dwujęzyczna, i tam można wybrać różne przedmioty, których się uczy w tym języku, no, w tym systemie jakby dwujęzycznym. Są dostępne nauczyciele w określonych językach, można sobie to wybrać. Jak to działa w praktyce? No, różnie. Czasem niektóre osoby, mówię, są zainteresowane, przy czym niestety, na Dolnych Użycach mówię, ich poziom znajomości języka jest tak niski, że ciężko, żeby ten cały materiał, który ma być przekazany, był przekazany w języku użyckim, żeby one to zrozumiały. Więc ciężko by było taką czysto użycką lekcję prowadzić na Użycach Dolnych, bo no niestety jest tak niski poziom tych uczniów i poziom znajomości. Natomiast na Użycach Górnych, jeżeli chodzi o alfabetyzację, w szkołach tych, można powiedzieć, użyckich, to przebiega ona w ten sposób. Uczniowie, którzy no, są z użyckich domów i jakby ich pierwszym językiem jest użycki, w tych szkołach użyckich, zaczynają alfabetyzację od języka użyckiego, a następne pół roku to jest język niemiecki. I uczą się jakby część języków w języku niemieckim, części w języku użyckim, ponieważ tam są właśnie ci użytkownicy języka użyckiego jeszcze, którzy znają go z domu. Tak więc tamten poziom jest taki, że jeszcze można się uczyć w języku użyckim. No i oczywiście język użycki jako też osobny przedmiot. Także tam mamy ten poziom wyższy. No i oczywiście jest też na Górnych Użycach oferowany język obcy. Też ci, którzy nie znają tego języka, mogą się go uczyć. Także tak ta sytuacja wygląda. Następnego szczebla edukacji już nie średnio. A no tak, dobrze, że pan przypomniał. Oczywiście, gimnazjum. Następny etap to jest gimnazjum. I mamy gimnazjum, zacznę może od Dolnych Użyc. Mamy gimnazjum dolnoużyckie w Chociewórzu. Lekcje języka użyckiego dla wszystkich. Natomiast ci, którzy chcą, mogą się uczyć też dwujęzycznie. Różnych przedmiotów, znaczy wybrane, jest kilka przedmiotów po prostu, których można się uczyć dwujęzycznie. W Budziszynie jest gimnazjum górnoużyckie, czy gimnazjum, to się ogólnie mówi gimnazjum użyckie właśnie w Budziszynie. No i tam ten system również wygląda tak, że język użycki, są też przedmioty po niemiecku, są po użycku i zasadniczo, no i oczywiście też wszyscy uczą się języka użyckiego. Jak uczniowie tam rozmawiają, to są właśnie często, czasem po niemiecku, tam są uczniowie ci czysto użyccy i tacy uczniowie na przykład z rodzin mieszanych. No i wreszcie uniwersytet jest Uniwersytet w Lipsku i tam jest sorabistyka jako kierunek sorabistyka, czyli jakby nauka, jakby wiedza o języku użyckim, czy coś takiego jako dyscyplina. Właśnie tak by można to nazwać, filologia serbo-użycka jako czysty kierunek i nauczycielstwo. No i na filologii to bardzo mało osób studiuje. Kiedy ja studiowałem tam przez rok na stypendium, to był jeden student, o ile się nie mylę, na tej czystej filologii. Pozostali studiowali nauczycielstwo. I tutaj zajęcia odbywają się, więc tu już oczywiście nie ma miejsca na język niemiecki, tylko tu odbywają się zajęcia w języku. Czasem jest tak, że podczas jednych zajęć się nauczyciel mówi, wykładowca, troszkę po górnoużycku, troszkę po dolnoużycku.
czasem tylko po górnołżycku. Oczywiście są zajęcia lektora dla, też osobno dla języka górnołżyckiego, dolnołżyckiego, zależy kto chce, którego języka się uczyć. Także tak, tak to wygląda. I czy coś pominąłem? Powstaje też jak inicjatywa w Dreźnie, natomiast o niej zbyt dużo nie powiem. Jakieś tam pojedyncze lektoraty gdzieś tam można spotkać w innych miejscach. Ale sorabistyka w Lipsku jest jedyną sorabistyką tak, na świecie. Tak, więc... tak, 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 tak. W Dreźnie jakiś lektorat chyba, ale tu nie jestem pewien, jak to tam się rozwija. Kiedyś też były jakieś studia w Poczdamie, ale też już to nie działa. Znaczy w sensie nie sorabistyka, ale jakiś tam lektorat, czy jakaś tam... próbowano coś w Poczdamie, no bo Poczdam jest stolicą Brandenburgii, tam coś z dolnołżyckim. Były jakieś takie próby, coś przez pewien okres tam się działo. Czy jakieś pytania jeszcze? Jeżeli nie, to ja chciałem bardzo serdecznie naszemu gościowi podziękować za udział i za, że tak powiem, nasz wykład. I wydaje mi się, że chociaż naród łużycki jest narodem nielicznym i nie stanowi jakby problemu politycznego, to jednak cały kontekst kulturowy, w którym się znajdujemy, kontekst także Europy, w której Niemcy po raz kolejny ustami swojego przywódcy mówią, że powinny wziąć, jak to określił kanclerz Scholz, odpowiedzialność za Europę, to no, na przestrzeni ostatnich 100 lat Niemcy już 2 razy próbowali wziąć odpowiedzialność za Europę. Kończyło się to nie najlepiej także dla Niemiec, ale także w tym kontekście sprawy łużyckie, myślę, powinny być w Polsce poruszane, powinny być poruszane bardziej niż są poruszane i myślę, że do spraw łużyckich jeszcze będziemy wracać. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.